To z pewnością wielki dzień dla Politechniki Opolskiej, ale też śmiem twierdzić, że dla całej polskiej nauki, dla całej polskiej technologii, dlatego że otrzymaliśmy jako pierwsza uczelnia w kraju i w tej części Europy licencję do prowadzenia Centrum Projektowo-Badawczego Instytutu Fraunhofera. Instytut Fraunhofera jest dewizą najwyższej jakości badań. Cieszymy się, że nasi naukowcy zasłużyli na to. Te badania są kierowane na potrzeby otoczenia, na potrzeby przemysłu, na potrzeby nowych technologii, w naszym wypadku odchudzania samochodów, odchudzania samolotów i zamieniania węgla kamiennego na włókna węglowe. Projektzentren, die wir international betreiben, dienen Chodzi tutaj o wykorzystanie pewnego potencjału, który istnieje we współpracy, w pogłębieniu kooperacji między nauką a gospodarką. Pogłębienie to w Polsce już ma miejsce wskutek istniejących zażyłości współpracy gospodarczej, szczególnie w obszarze przemysłu samochodowego. Sam przemysł samochodowy zmierza do odchudzenia samochodów poprzez elektromobilność, a to jest bardzo istotne, dlatego wykorzystanie potencjału Politechniki Opolskiej, jak również Stałe Automotive temu będzie na pewno sprzyjało. Centrum Projektowe Fraunhofera to jednostka Politechniki Opolskiej, która w swoim zakresie badawczym będzie skierowana na nowe technologie materiałów lekkich, zaawansowane technologie lekkie, które mają umożliwić zmiany w produkcji, zmiany w materiałach stosowanych w różnych rodzajach przemysłu, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, ale także w lotnictwie, kolejnictwie, przemyśle metalowym i myślimy, że również w przemyśle budowlanym. Dla miasta ważne wydarzenie, bo Opole jest dużym ośrodkiem akademickim, a badania naukowe, które w centrum mają być prowadzone, na pewno będą wzmacniać potencjał Opola, na pewno też będą zapleczem dla opolskiego biznesu, które będzie mogło korzystać z oferty Centrum Fraunhofera. No też oczywiście miasto jest tutaj głównym partnerem współfinansującym. Park Naukowo-Technologiczny jest partnerem przedsięwzięcia, więc jest to wydarzenie, które bezpośrednio nas dotyczy, więc nasz sukces, z którego się bardzo cieszę. To jest historyczny moment dla Politechniki Opolskiej, wielki sukces, którego Państwu serdecznie gratuluję. To jest w ogóle bardzo ważny moment dla polskiej nauki i także dla polskiej gospodarki, bo Instytut Fraunhofer to jest najważniejsza, największa instytucja naukowa na świecie. Instytucja nastawiona na budowanie pomostu między nauką a gospodarką. Jeżeli Fraunhofer jest zainteresowany współpracą z polskimi uczonymi, z Politechniką Opolską, to znaczy, że tutaj prowadzone są badania, które mogą przełożyć się na sukces gospodarczy i po stronie niemieckiej, i po stronie polskiej.